Przypomnij sobie, ile razy byłeś w stanie obiecać wszystko w momencie, kiedy byłeś w jakiejś bardzo trudnej sytuacji. Sytuacji czasami bez wyjścia, sytuacji chorobowej, sytuacji, gdzie ważyły się losy różnych spraw i osób. Wtedy byliśmy w stanie wszystko obiecać. Wtedy deklarowaliśmy Panu Bogu, że naprawdę jak tylko z tego wyjdziemy, to będzie ofiara, będzie pielgrzymka, to będzie modlitwa, to będzie powrót do dobrego działania. Ale jak się to kończyło, pomyślnie widać było, że Pan Bóg pobłogosławił, to wtedy gdzieś ta wdzięczność umykała, wdzięczność nie była realizowana, ta wdzięczność była jedynie takim przypomnieniem, że ojejku, dobrze byłoby okazać taką wdzięczność. Otóż w momencie, kiedy się nawracamy, to wdzięczność jest głównym motywem budzenia w naszych sercach odpowiedzi miłości na łaskę, jakiej doświadczyliśmy. Zostaliśmy uratowani bezwzględnie, na zawsze i zostaliśmy pobłogosławieni przez Pana Boga obecnością Pana Jezusa pośród nas.